W ogóle to muszę ci polecić. Wiem, że to cię nic nie będzie obchodziło, ale jest podcast kryminalny, który opowiada o kryminalnych rzeczach, które wydarzyły się w Hollywoodzie. Nieźle zaczynamy. O Jezu, jest tak, tak wcześnie. Jest, tak. Przychodzimy do was niedzielę rano, nagrywamy. Znaczy rano. 12. Jest 12. Za mną trochę inne tło, bo mam dzisiaj gości, więc musiałam się w innym pomieszczeniu ulokować. Natalia stylizuje się, że ma green screen, a później w tle wytniemy jakieś dziwne fajerwerki latające, jakieś, wiesz, taką małpę z bijącymi talerzami, nie wiem, jedną ścianę mam całą zieloną, nic na niej nie ma. Następnym razem mogę ci to zrobić. Green screeny w ogóle są przereklamowane, ale dobra, przechodzimy do konkretów. Premiery tygodnia. W tym tygodniu mamy troszkę rzeczy. Nie aż tak dużo jak zwykle, ale w sam raz, powiedziałbym. Tak. Zacznijmy sobie od tego, że mamy jedną premierę kinową w Polsce. Nie wszystkie kina oczywiście są otwarte. W większości są otwarte studyjne, mniejsze, sieciówek jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że do następnego odcinka coś się zmieni w tym zakresie, ponieważ 26 ma mieć premierę Tylko Sprawiedliwość od Warner Bros. Polska. Więc zobaczymy. Może w następnym odcinku powoli zaczyna się ruszać, więc hej. Coś się ruszy. Ale w tym tygodniu będzie jedna premiera od Gutek Film, czyli Nasz Czas. Film Carlosa Reygadasa z 2018 roku, ale ma dopiero teraz polską premierę. Nie wiem, o czym jest, ale jest to jedyna premiera kinowa, którą widziałem w tym tygodniu i dużo osób o nim mówi, więc jeśli ktoś zna reżysera albo ogólnie orientuje się w temacie, to dajcie znać w komentarzach, bo zastanawiam się, czy iść, szczerze powiedziawszy, poszedłbym do kina. Dawno cię tam nie było, więc... Dawno mnie tam nie było. No i cóż, przechodzimy sobie do Netflixa. The Order, sezon drugi. Czy The Order to nie jest ta jakaś teen drama? Chyba tak. Powiem ci, że nie śledzę tych właśnie wszystkich order drama, ale chyba tak. To nie jest teen drama, to jest taki supernaturalny horror. A jeszcze może tak dodam, że ten serial ma premierę w czwartek, a w piątek za to ma premierę Dobra Rzecz. Jeszcze o dziwo w sumie nie ma zwiastuna, ale wybory Peytona Hobarta, sezon drugi, czyli The Politician z Benem Plattem i Gwyneth Paltrow. Jest, uwielbiam pierwszy sezon. Ja wiem, że on może się wydawać dziwny. Ogólnie humor w tym serialu jest specyficzny. Czasami jest taki mocno suchy, taki szorstki, ale wydaje mi się, że koniec końców ten serial jest tak stylistycznie ładny i niektóre żarty są tak prześlizgują się ukradkiem, że nie wiem, jak nawet to opisać, ale ten serial jest dobry po prostu. Te kilka odcinków, jest to serial komediowy, warto go obejrzeć, bo jestem ciekawy, w jakim kierunku pójdzie sezon drugi. No, że można się domyśleć, w jakim kierunku idzie ten cały serial, skoro ta produkcja ma opowiadać o wyborach naszego głównego bohatera aż do jego głównego celu, czyli zostania prezydentem USA. Okej. Myślę, że spoko. Brzmi tak, że jak nie będę miała co nadrabiać, to może sprawdzę. Jup. Właśnie wymówiłem tobie, że nie chcę oglądać tego, co mi zaproponowałeś, więc nie będę ci kazać teraz. Masz to obejrzeć. Masz długą listę u mnie. Tak, już jestem przegrany. Już muszę przejść nowego papieża obejrzeć. Ogólnie papieżów. A z produkcji na licencji mamy chociażby kolejny sezon Voltrona, Narodziny Gwiazdy, czy chociażby Współczesną Rodzinę. A propos tego, co masz nadrabiać. Czyli rzecz, która dosłownie skończyła swój run na polskim HBO Go. Tak, teraz ale... w czwartek był, w sensie my puszczamy wam to niedzielę, więc w ostatni czwartek był ostatni odcinek. Ostatniego sezonu Współczesnej Rodziny. 18 odcinek, 11 sezonu. Nie jesteśmy pewni, czy właśnie ile sezonów paruje na polskiego Netflixa, czy to jest ta Współczesna Rodzina, bo może się okazać, że hej, to jest jakiś film niemiecki z 90. Nie, to jest ta, bo ja już, wiesz co, w tym tygodniu już wpakowała się na holenderskiego Netflixa. Okej, więc no zakładamy, że będzie. Nie wiemy w jakiej skali, czy wszystkie sezony, bo w Polsce to może być różnie, ale na pewno warto tego wypatrywać. A dodatkowo i ten serial będzie w sobotę. Przepraszam, i ten serial będzie...
i ten serial będzie w czwartek, a w sobotę za to będzie Operacja Overlord, czyli film, którego wszyscy podejrzewali, że jest częścią uniwersum tego Cloverfield, mm-hmm. bo to robił, bo executive producerem tego wszystkiego był J.J. Abrams i wszyscy myśleli, i to był ten rok 2018, gdzie na początku wyszedł ten Netflixowy Cloverfield, co wyszedł z dnia na dzień, zapowiedzieli, okay. że hej, jest premiera i myślę, że wtedy zadecydowali, że jednak operacja Overlord nie będzie częścią, nie będą podpinać do Cloverfield, bo coś to uniwersum nie działa i chyba to wszystko działa na niekorzyść. A podobno sam film jest dobry, więc to będzie chyba pierwsza okazja dla mnie, żeby obejrzeć, więc bardzo chętnie. Netflix za nami, teraz HBO Go. Na HBO Go będzie tylko jedna ważna premiera i będzie to, gdzie jesteś, Bernadette. I ta premiera będzie w niedzielę. Ej, a wiesz, że ja oglądałem ten film? Byłem w kinie w ubiegłym roku na tym filmie. Okej, okay, bo fajne. To jest film z Cate Blanchett i opowiada nam o głównej o naszej ekscentrycznej głównej bohaterce, która mierzy się z dosyć... ten film jest dziwny. Ten film jest po prostu bardzo specyficzny. Ale hej, ciekawy przynajmniej. Jak już macie HBO i nie denerwuje was ta aplikacja tak strasznie jak nas, to... nie ma odcinka naszego podcastu bez chociażby jednej wzmianki o tym, jak HBO Go jest zły technologicznie. Dobra, koniec. Jest premiery tygodnia. Gry. Idziemy dalej. Czas na nowe gry. Nie gadajmy o złych rzeczach, gadajmy o dobrych rzeczach. Pokémon Sword and Shield The Isle of Armor to jest pierwszy DLC do Pokémon Sword and Shield. Wyjdzie w środę. On przemyka trochę tak niepostrzeżenie, tak trochę cicho, ale wydaje mi się, że dodanie do całej gry więcej otwartych światów. Nie wiem, czy to będzie więcej Pokemonów, ale w każdym razie gra wydaje się o wiele bardziej rozbudowana. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, że wreszcie Game Freak zdecydowało się na wypuszczenie DLC do Pokemonów zamiast, hej, kolejny rok to zróbmy kolejną grę Pokemonów, wydajmy to samo w innym opakowaniu i dodajmy tylko coś tam, jeden dodatkowy rejon i skasujemy za to całe 60 dolców. A tu nie. Tu mamy DLC, które myślę, że będzie naprawdę warte swojej ceny i myślę, że warto się temu przyjrzeć. Oprócz tego na Switcha, to jest tylko i wyłącznie Switchowa premiera, gry, która już ma troszkę lat, ale podobno jest do dzisiaj klasykiem, Burnout Paradise Remastered w piątek i warto zwrócić uwagę na to, że ta gra będzie na Switchu w 60 klatkach. Uważam, że Switch nie jest platformą idealną do ściganek, ale do takich arcade'owych, tak jak Burnout Paradise, myślę, że jest spoko, bo głównym brakiem Switcha jest brak analogowych triggerów, żeby fajnie ścigać się, żeby fajnie sterować prędkością, okay. tak? Żeby to było bardziej realistyczne, tak jak można to robić na przykład na Xboxie, na PlayStation 4. No, Switch nie ma czegoś takiego, ale może akurat Burnout to jest jedna dobra pozycja na Switcha. Okej, okay, reszta nie sądzę, ale to akurat tak. I oprócz tego... The Last of Us 2. W piątek. I to akurat na pewno będzie gierka, która się znajdzie w moim domu na naszej konsoli, więc pewnie będę mogła donieść, jak wygląda. To co, Natalia? Kącik książkowy. Kącik książkowy. Na pierwszy rzut leci Ballada ptaków i węży Susan Collins. Na pewno znacie, bo to jest prequel do Igrzysk Śmierci. Będzie to opowieść jakby o 10 igrzyskach. Jakby główną postacią tam będzie Cornelius Snow, który jest w tej głównej sadze Igrzysk Śmierci prezydentem, z którym walczy Katniss. Pewnie pamiętacie ten wątek, jak oglądaliście albo czytaliście. I to będzie prequel, więc powiem wam szczerze, że to będzie dość ciekawe. Po prostu spojrzymy jakby z innej perspektywy na to wszystko, na te początki. W ogóle powiem wam, że teraz powiem wam o książeczkach, bo 23 jest Dzień Ojca, więc to są świetne pozycje, jak nie wiecie, co kupić dacie na Dzień Ojca. I jeżeli wasz tata lubi czytać książki, to są fajne rzeczy do tego. Pierwsza to jest Zygmunt Miłoszewski, Kwestia ceny. To jest
Zygmunt Miłoszewski pisze kryminały, bardzo dobrze, dobre kryminały, wręcz thrillery bym powiedziała, a to jest thriller przygodowy, dokładnie nie wiem o czym to jest, nie chciałam sobie spoilować, bo no, bardzo cenię tego autora i lubię jego książki, więc wiem, że to będzie coś dobrego, a nie chcę dokładnie wiedzieć o czym to jest. Wiem tylko, że to jest thriller przygodowy i polecam jakby z czystym sumieniem na podstawie tego, jak wcześniej ten autor pisał. Co dalej? Potem mamy dwie książki z literatury faktu i wiem, że brzmią podobnie i są o podobnej tematyce. Jedna to jest Jakub Gończyk Pies i jest to jakby zapis autentycznych doświadczeń i jakby przeżyć policjanta. A druga książka, co jest bardzo ciekawe, bo wychodzą w podobnym terminie, druga to Grzegorz Głuszak, Polowanie na prawdziwego psa po drugiej stronie odznaki. Ja tych psów tam znalazłaś. Właśnie... Co nie? Dwa. A temat jest bardzo... A to jest bardzo podobne, bo to jest historia oficera polskiej policji i tego, jak on sobie wyobrażał pracę w policji, myślał, jak to będzie wyglądało, a mówi o tym, że policja jednak, że to nie tylko walka z przestępcami i z jakimiś sprawcami dramatów, to jest także układy, polityka, skorumpowanie i tak dalej, że nie zawsze jest tak różowo. I następna pozycja, właściwie ostatnia, to jest Andrzej Pilipiuk, Upiór w Ruderze. Fantastyka. To jest, tak mi się wydaje, bo nigdzie nie znalazłam informacji, ale to jest chyba trzecia część jakby tych upiór w KC i upiór z M2 Pilipiuka, bo to jest Upiór w Ruderze, więc wydaje mi się, że to jest trzecia część. Tak po prostu wynika z opisu tej książki. I to jest taka komedia fantazy. Okej. I jeszcze tyle chodzi o kącik książek. Ale oprócz tego masz jeszcze jedną rzecz, którą znalazłaś. To jest bardzo ważna rzecz i to są dziwne komiksy. W sensie jest... No jeden dziwny komiks. Jeden dziwny komiks. W tym tygodniu będzie miał premierę komiks Czarne Nenufary. Michael Bussi, który jest autorem książki, na podstawie której został narysowany ten komiks. Mhm. Wydaje mi się, że sama historia będzie super, a to ilustracyjnie też wygląda bardzo ciekawie. Na pewno wam, jak do mnie dojedzie, prawdopodobnie w przyszłym miesiącu. Zamawiałaś? Nie, no, jakby będzie miało premierę 17. Czyli ja to zamówię pewnie na przyszły miesiąc, jak dojedzie, to na pewno wam pokażę. Ja się całkowicie zdaję w tym temacie na ciebie. Ty jesteś specjalistką od tego. No dobrze, to wszystko w tym tygodniu. Tyle mamy dla was premier tygodnia. Jeśli nie widzieliście odcinków, które wypuściliśmy w tym tygodniu, albo naszego live'a of PlayStation, to zapraszamy, żebyście nadrobili zaległości. Tak czy siak, dzięki za oglądanie tego odcinka i wszystkich naszych rzeczy w tym tygodniu. I co? Widzimy się w kolejnym. Na razie. Do zobaczenia, hej!